Ale jestem w 3D. Co to za kibel taki stojący na nodze? Albo na siebie wiszący. Ale każdy to normalnie. Kibel są wiszący. Nie każdy kibel jest wiszący, większość kibli stoi na nodze. Nie? U mnie w domu nie. Nie. No u mnie w domu zawsze były wiszące. Serio? No. I nie, no wydaje mi się, że normalnie kibel stoi na ziemi. I wbudowana spłuczka była, tak jak tu. Nie no, kibel stoi na nodze i ma spłuczkę z tyłu, taki kwa... To może teraz już nie. Nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale dla mnie zawsze normalny kibel to był taki, jak mówię właśnie. Nie lewitujący kibel, chodzi o te kible, które nie mają jakby nóżki, tylko się trzymają w ścianie i spłuczka jest tylko jakby zamontowanym w ścianie prostokątem. Jakie dla was są normalne kible? Takie jak tam właśnie na Skibidi Toilet, czy takie wiszące? Dobra, pokonaliśmy w tej chwili Shadowmana i Shadowman następną opcją będzie pójście na Sparkmana. Dlaczego? Kto wie, ale może dlatego, że przyćmię jego iskierki. Wygaszę cieniem jego iskry życia. Uff, Ilgax, ja myślałem, że ja robię słabe żarty. Ale to jest poziom podstawówkowy. Ale spoko. Słabe żarty się u mnie sprzedają, więc absolutnie możesz takie robić. Podobała mi się ta w pierwszym poziomie, czyli u Magnetmana mi się podobała muzyka. Ale tutaj też jest taka... Aż założę drugą słuchawkę, czekaj. Fajnie, bo dużo emocji przenosi. W sensie są takie przejścia, zmiany z bardziej energetycznej do takiej bardziej przyjmującej. Robi to taki efekt. Rozumiem, że to wystrzeli mnie pionowo w górę i będę musiał z tego przeskoczyć. Nie, dwójeczka to miała absolutnie majstersztyk soundtrack. No ale chyba jest też najpopularniejszy z soundtracków Megamanowych, jeśli się nie mylę. O Jezu, co się dzieje? Aż myślałem, że się wyrobię. Dobra, poświęciłem trochę HP, ale tak jak mówiłem, w Megamanach można i to jest cudowne. To jest pewien minus moim zdaniem. O, mam jakieś nowe R. Zaraz sprawdzimy, co on robi. W poprzednich Megamanach, jeśli level robiłeś w danej kolejności, no to miałeś jakieś umiejętności, które mogły ci pomóc. A te umiejętności się dostawało później. Tutaj ten piesek RC powoduje, że od początku tak naprawdę wszystkie te lokacje, tak jak ta tu, absolutnie nie są żadnym wyzwaniem. W ogóle nie ma niczego, co blokowałoby mnie przed wejściem tu, nie? Jest trochę smutne moim zdaniem, ale zobaczmy. Co to jest? Nie? A może to jeździ po kolcach albo coś? A to? A, Shadowman. Mogę strzelać pod kątem. Dziękuję, poszedłem tam na samym początku. Wydaje mi się, że to była dwójka. To była z poprzedniej części, taka najbardziej popularna ze wszystkich popularnych muzyczek z Megamana. W ogóle Mega Man 2 chyba miał nawet w tamtych czasach już DVD, czy tam raczej CD, czy kasety. Na pewno był na winylu, ale był też, zdaje się, na jakiejś kasecie. Nie wiem, czy to magnetofonowej, czy... Oh, fuck. Jakiej? Ale soundtrack właśnie z dwójki. Normalnie wydany jako soundtrack wolno stojący. Bardzo fajna sprawa. Nie gram w Mega Man Legacy Collection, ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. To znaczy, no, po prostu będę grał w część po części, nie ma żadnego problemu z tym. O, nie. Shadowman, pomóż mi, błagam, szybko. Błagam. Nie! Dobra, wystarczyło. Jest git. Chodź tu, spryciarzu. Wytnę to. Dobra, jak ty strzelasz?
Okej, tak, a potem tak. Dobra, myślałem, że skaczesz zawsze na tą samą tle. Czemu ja chcę kucać Megamanem? Przecież Megaman nie umie kucać. Ha, strzelasz pod kątem też. No dobra, okej. Najgorsze jest to, że ja cały czas jestem na zero życia. You got. Tobik 05, siemano, dzięki za followa. A, to właściwie skończyliśmy jedną kolejkę, bo w tym Mega Manie, przynajmniej tak tu jest to pokazane, są jakby dwie kolejki bossów. Bo jest dwóch bossów, których nie da się pokonać żadną, w sensie nie mają jakby słabości, albo przynajmniej nie mają oczywistej słabości. Pierwszym był właśnie Magnetman, którego pokonywaliśmy na początku. Jest też Snakeman. I Snakemana mocą potem pokonamy następnych, ale sam Snakeman, przynajmniej zgodnie z tym opisem, tutaj słabości nie ma. A co za tym idzie, lecimy na niego z Mega Busterem. Szacun, kropka. Dawaj na koniec streama oglądamy Skibidi Toilet. Nie będziemy oglądać Skibidi Toilet. Ja muszę się przekonać, cokolwiek to jest, co to właściwie jest, zanim to odpalę. Tak wiem, już parę osób napisało, że anime. Dzięki mnie powstają przeróbki z Skibidi Toilet. Najbardziej mnie bawi, że to brzmi, jakbym miał się z tego ucieszyć, ale dobrze, że powstają przeróbki. Cieszę się, że powstają przeróbki. Cieszę się, że się dobrze bawicie. Dajcie. A, dobra, zobaczmy jeszcze, co mi dał, bo ja tutaj dostałem broń. No właśnie, ciebie. Okej. Żadnego ładowania, nic? Okej. Niech tak będzie. Mega Buster. A nie, mogę wziąć tu Magnetmana. No właśnie, genialne, dobra. Okej, ta broń jest całkiem przydatna. Memy łączą, a nie dzielą. Weź, weź! Tarcia, szmato! Ej, żeby nie było. Ja anime oglądam, anime wręcz jestem fanem. Nawet wielokrotnie już w swoim montażu na YouTubie rzuciłem jakimś skojarzeniem. O! Anime! Chociażby ostatnio ktoś zwrócił uwagę w komentarzu, jak wrzuciłem nawiązanie do Sword Art Online. Konkretnie z Alicization wrzuciłem wizerunek Administrator. Charlotte to było całkiem niezłe anime, ale w swoim gatunku raczej taki średniak. Z ciekawą końcówką. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale zamysł był spoko. Tylko moim zdaniem cała pierwsza połowa jest dość taka nudnawa. Taka powolna, irytująca wręcz. Ja chyba w życiu 10 anime oglądałem i tylko 3 były oglądalne. Może aż się boję, czym było pozostałe 7. Ale nie, rozumiem, że dla ciebie oglądalne, czyli po prostu reszta ci się nie podobała. No ale to też jest kwestia jakiegoś gusta, nie? Jak oglądałeś w życiu 10, to prawie na pewno 10 na 10 oglądałem, bo sam na koncie mam pewnie coś... Kiedyś robiłem listę dawno temu, żeby... Mam na My Anime liście trochę tego, ale to też jest tylko jakaś połowa tego, co ja widziałem. Wydaje mi się, że tak z 300 tytułów w życiu widziałem mniej więcej. I
I to nie jest tak, że jakoś przesadzam z tą liczbą. Naprawdę widziałem tego bardzo dużo. Właśnie sam jestem w trakcie The Boys Vilgax. A to zresztą rozmawialiśmy o tym ostatnio. Ale The Boys oglądam tak dość... Znaczy powoli. To ma 4 sezony, obejrzałem 2, więc całkiem szybko. Ale... Ty, ale to w takim razie bardzo dajesz się ponieść tej fabule, nie? No bo generalnie można różnie patrzeć na wszystkie postacie stamtąd. O ile faktycznie superbohaterowie tam są pokazywani jako najgorsze zło, no to jednak nie trudno jest na przykład nie lubić Butchera, który jest strasznie irytującą postacią moim zdaniem, któremu się bardzo dużo wybacza przez to, że walczy z słupkami, ale moim zdaniem jest okrutnie, nie wiem, napisany tak, żeby go nienawidzić właśnie. O, szlak, mogłem poczekać. Homelander to jest w ogóle bardzo ciekawy case. To musiałbym się dłużej zastanowić nad postacią Homelandera. Ale ja nie mówię, że on jest dobry, czy on jest dobry, czy zły. On ewidentnie jest postacią złą. Chociaż wydaje mi się, że gdyby on był normalnym człowiekiem, tak, to jego charakter kwalifikowałby go raczej na oddział psychiatryczny, a nie do więzienia. Dlatego jest ciekawą postacią, bo on ma problemy przez wychowanie. Właściwie bez rodziców, jako szczur laboratoryjny. I został wypuszczony na zewnątrz zupełnie jakby nieopatrznie dla zarobku. Jego problemem też jest trochę to, że nigdy się nie wychował w normalnym domu. I uczyli go tego, jak używać tych jego mocy, a kompletnie nie przekazywali mu żadnych wartości moralnych ani niczego takiego. Co zresztą powiedział swego czasu, jak się żona Butchera nazywa właśnie, nie pamiętam, Becca, tak? Co powiedział w pewnym momencie Becce przy jego synu, no nie? Że nie chciałby, żeby syn miał takie samo dzieciństwo. Nie zobaczył w ogóle świata zewnętrznego. A potem go porwał, no ale właśnie o to chodzi. O to chodzi. Skibidi Toilet 7.5. Siemano. Czy to jest twoje drugie konto? Matthew, czy to jest twoje drugie konto? Matthew, ja wiem, że to ty. Matthew. Jak to ci zaspoilerowałem? Miałem dzisiaj dokończyć ten sezon. A ja go jeszcze nie dokończyłem. Ajajaj. Dobra, muszę się skupić na tym bosie, bo nie mogę tutaj użyć żadnej broni specjalnej. Co przypadek, że najnowszy odcinek 75. Ups. No to już więcej nic nie powiem na temat drugiego sezonu, który prawie skończyłem. Ajajaj, źle. Widać, że to jest łatwy boss, bo zadaje bardzo dużo obrażeń, w sensie... Jest taka charakterystyka, że jako, że łatwo uniknąć jego ataków, to one zadają bardzo dużo obrażeń. A, nie zdążyłem. Niedobrze, niedobrze. Zginąłem. Teraz mamy przejście tego poziomu jeszcze raz. To nic, lecimy jeszcze raz w takim razie. Dobra, Skibidi Snake Man, chodźmy. Jakie mam teraz go uniknąć, żeby... Głupie. Tak, to ma sens, to ma sens. Aj, no po co podskoczyłem? Dobra, okej, jest w porządku. Już teraz przynajmniej wiem, jak unikać wszystkich tych ataków. To mogę się za to wziąć.
Ja teraz teraz gram i absolutnie każdą cutscenkę pomijam. Kupiłem tę grę, żeby grać, a nie żeby oglądać film. Nie wiem, w sensie to zależy już, jak kto podchodzi prywatnie do takich gier jak Celeste. Ja na przykład czytałem wszystko, bo te dialogi po prostu bardzo mnie kupowały. One są mega przyjemne. Tak właśnie pod kątem jakiejś analizy postaci Madeline. No to też trzeba lubić takie rzeczy, nie? Nie każdy chce czytać rozprawkę trochę, nie? Grając w grę. Fuck. Ja lubię. Ja lubię. Nie. Gościu, nie rób mi tak. Dobra, jest okej. No nie, nienawidzę tak. No nie, no przecież to jest dramat. On wiedział, że ja tego nie zrobię dobrze. Hades dla mnie trochę, nie wiem, ja grałem w Hadesa, przeszedłem tego pierwszego, ale jakoś tak mnie nie kupił na tyle. Nie wiem. Nie wiem, co w nim jest nie tak w moim odczuciu, ale jest coś takiego w tym Hadesie, że mi się nie chce w niego grać dłużej. Ej, to mu zadaje więcej obrażeń. Co? Ale mnie trafił. No czemu ty tak nigdy nie skaczesz? Dobra, ale tym go zabiję. Tylko... Nie, bo ja teraz taki... Nie! Znowu cały ten level od początku. Nienawidzę tego bossa. Nienawidzę go! Jeszcze raz. Nie mam to szczęście może, że faktycznie nie mam się za bardzo... W sensie nie mam powodu się przejmować pieniędzmi za bardzo. Jest dość dobrze u mnie w życiu, jeśli o to chodzi. Naprawdę jest dobrze. Co masz ciekawego do powiedzenia, kochanie? Widzę, że patrzysz. Jestem obserwowany bardzo wnikliwie. No bo... Wakacje, na które ty chcesz jeździć, to mnie na nie nie stać, no. Aż tak. Tyle razy w roku. All inclusive Dominicana to nie są wakacje, na które sobie może pozwolić człowiek pracujący na etacie. Dobra, widzowie, składamy się na wakacje dla Gentlera. Nie dla mnie, tylko dla mojej narzeczonej. Ale ja przy okazji też chętnie pojadę. Jak się na nie złożycie, to obiecuję wam, że będę streamował spod palmy. No co, jak mi sami zafundują, to im nie zrobię takiej przyjemności, żeby się ze mną pobiegać. Hejka, kochani! Mamy dzisiaj drugiego prowadzącego, słuchajcie. Tak, wiem, że tylko PayPal, ale te wszystkie... Nie potrafię jakoś ustawić blika. Bardzo chciałem wrzucić blika. Numer telefonu możemy wam podać. Nie, ale to żeby donate się wyświetlił. No już nie każmy ja mi płacić za nic. Jak dam radę to ogarnąć kiedyś, to ogarnę. Ale ja też na razie mam... Wiecie, was jest niedużo, ja też raczej streamuję dla fanu. Nie chcę, żebyście koniecznie mi, wiecie... tutaj wpłacali pieniądze, bo trochę też bym się źle czuł z tym, myślę. Wiesz, to nie ma pilotu do tych rolet. Jest przyczepiony do ściany, włącz, wyłącz, normalnie do prądu są podpięte. Dlatego o tym powiedziałem, dlatego uważam, że to może być, że to mogą być rolety. Wreszcie! Zdechnij! Matko bosko, kochano, ile można na zwykłym bosie siedzieć? Ach, aż się wody napiję. Czy pilot jest na Irdę? Search Snake! 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 Kodiren. Myślałem, szczerze zupełnie, myślałem, że to jakieś nawiązanie do mojego imienia. Dobra, z pokonanym Snakemanem lecimy w takim razie na Geminimana. Podobno Search Snake potrafi z tym gościem poradzić sobie świetnie. Ja jestem Search Snake? Search Snake? Nie. Nie, ty jesteś zwykła żmija. Jak to zwykła? Zygzakowata. A, tak działa Snake, dobra, okej. Okay. Okej, okay, to ma sens. Działa dokładnie tak, jak jego broń. What?
Nie mogę trafić tych gości. Co dzieje? Jakie oni mają paterny. Lecą jakimś łukiem pode mną. Przelatują przez tekstury. A czemu nie w sumie? Dobrze, że ja nie przelatuję przez tekstury. To by mi trochę utrudniło tę grę. Moja narzeczona jest pisana. Jakbym cię widział, to bym zapytał, czy cię obserwuję i żebyś mrugnął dwa razy. O, poszedł sobie. A widzisz, moja mi nie kupuje kanapek, moja kochana narzeczona robi mi kanapki, wyobraź sobie. Taki mam przywilej. Ma nawet dyplom kucharza. A właśnie, ma nawet dyplom kucharza. I magisterkę z dietetyki. A to akurat minus w temacie kanapek. Nie, bo robię najlepsze, bo ja kocham gluten. Gluten jest sensem mojej. On nawet wytatuowaną pizzę. Prawda, ma wytatuowaną pizzę. Które są twoje ulubione kanapki z żabki? Bo ich teraz jest tyle, że aż nawet nie jestem w stanie się odnieść. Co? To ich nie czyści? Dobra, nieważne. Jak mam je zdjąć niby? To? Też nie? Szlak. Co ja robię? Kanapki z bekonem? Nie wiem, która to dokładnie, szczerze mówiąc. Kanapka z bekonem w żabce? Nie kojarzę kanapki z bekonem w żabce. Pamiętam te wszystkie kanapki. One w większości albo mają kurczaka, albo jakąś szynkę, ale bekon? Nie pamiętam, która może mieć bekon. To już z panią z żabki się... Po prostu... Jego kochana narzeczona idzie do żabki i już ma znajomą panią, która robi kanapki. Ona i z domu przynosi po prostu ręcznie robione. Kanapki z podlady. Nie no, któraś z tych broni musi to rozwalać, to musi. Nie? To? Nie? To? No szlak mnie jasny trafi, krew mnie nagła zaleje zaraz. RC. Dawaj, dogo. Nie wiedziałem, że ja mogę strzelać, jak ja skaczę, tak? O. Dobra, wiem, że zużyłem dużo dogo, ale nie chciałem się przełączać na drugą broń. To jest pingwin. Co tu robi pingwin? Halo! Pingwinie! Była w ogóle też na Pegasusa, czyli pewnie też na NES-a, taka gierka z pingwinem, gdzie w takim trochę 3D się szło do przodu, była taka bardzo urocza muzyczka i pingwin musiał dojść na Antarktyce gdzieś, Antarktydzie, do stacji badawczej, co się nazywało, Antarktik? Chyba coś takiego? Strasznie urocza gra, tak ją kiedyś lubiłem, miała taką fajną muzykę. Pokaż. Tak, to ta, no. Antarctic Adventure. Dokładnie ta. Pisałam gra z pingwinkiem Pegasus. Ty to umiesz researchować. Ty to umiesz research robić. Śmiechy śmiechami, ale nie podawajcie za dużo swoich danych, bo ona was wszystkich wystalkuje. Dobra, piesku, pomóż mi jeszcze raz. Boję się tego skoku. Co tu się dzieje? Ja zginąłem. Piesku, pomóż mi. Dobra, jest git.
Żyję, mam się dobrze. Tak, specjalnie się dałem trafić, bo nie chciałem zginąć. Matko Bosko, kochano, więcej was nie miała matka! Syna jedynego. 3D model Gentlera Skibidi Toilet na Discordzie. Mogę rzucić okiem na Skibidi Toilet Gentlera na Discordzie. Po twojej pysznej zupie nie ruszam dupy z klopa. O kurde, ej, jaki wymodelowany ty. Ale jestem w 3D. Co to za kibel taki stojący na nodze? Albo na siebie wiszący. Ale to normalnie. Nie każdy kibel jest wiszący, większość kibli stoi na nodze. Nie? U mnie w domu nie. Nie. No u mnie w domu zawsze były wiszące. Serio? No. Nie, no wydaje mi się, że normalnie kibel stoi na ziemi. I wbudowana spłuczka była, tak jak tu. Nie no, kibel stoi na nodze i ma spłuczkę z tyłu, taki kwa... To może teraz już nie. Nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale dla mnie zawsze normalny kibel to był taki, jak mówię właśnie. Nie lewitujący kibel. Chodzi o te kible, które nie mają jakby nóżki, tylko się trzymają w ścianie i spłuczka jest tylko jakby zamontowanym w ścianie prostokątem. Jakie dla was są normalne kible? Takie jak tam właśnie na Skibidi Toilet, czy takie wiszące, zaczarowany kibel? No właśnie, Skibidi Toilet to jest standardowy. Ale faktycznie u nas jest taki wiszący, w sensie, że... Można nam normalnie rękę włożyć pod niego i tam nie ma jakiejś nóżki, nic się nie łączy z podłogą. Ale wydawało mi się, że to nie jest norma. Przynajmniej kiedyś nie była, no już jest. Technologia jest niesamowita. A to jest... A to było dla mnie kolejny absurd, wiecie? Moja narzeczona właśnie swego czasu była zdziwiona, że ja muszę zmywać naczynia. W sensie, że w jakimś domu nie ma zmywarki. To już to pokolenie, nie? O nie, znowu spadłem, no debil, no debil. Ja jak byłam mała, to już miałam zmywarkę. No dlatego mówię, że no takie pokolenie chyba, że ten... Już nie doświadczyłeś życia bez zmywarki. Ja jestem tylko 2 lata młodsza. No to może w Warszawie było inne życie, ja jestem z Radomia, słuchajcie. To jest inna mentalność chyba po prostu. Właśnie, w Warszawie nie było czasu. Tutaj talerze od razu do kosza. Jednorazowe. Jak masz wystarczająco pieniędzy, to każdy talerz jest jednorazowy. Nie! No nie mogę, no ten fragment jest jakiś nienormalny. Nie no, to jest całkiem normalny. No sterowanie to nie jest takie wygodne, że powinienem narzekać, ale... Wow. Dobra, Dogo. A ty, Dogo! Ty masz to RM. Co to jest RM? Mam łódź podwodną! A można mieć w zmywarce? To mi nie pomogło. Łódź podwodna mi nie pomogła. A czekaj. Zrobię 24 godziny kręcącego się Skibidi Gentlera z muzyką po twojej pysznej zupie. Co? Co? Jak jestem łodzią, to mogę strzelać? A ja zmarnowałem cały ładunek łodzi. To zaraz sprawdzę. Mogę. Zmarnowałem cały ładunek łodzi podwodnej. To było złe. Tory też były złe. Dobra, muszę skakać w takim momencie, żeby te szalone ważki mnie miały... Dobra, żyję i mam się dobrze. Dobra. O nie, źle. Dobra, żyję. Mam E. Nie spadaj. Błagam. Dziękuję. Dobra, niech wali we mnie jak chce. Nie obchodzi mnie ten ptaszor. A tu Snakeman może się przydać. Snakeman, gdzie jesteś? Tu. Tak, mogę ich zabijać wreszcie jakoś. Co? Jednak nie działa. Świetnie, dobra. To się pocieszyłem bez sensu. Czy ja mam ten...
Ja mam E. Potrzebuję go użyć. Bardzo. Mówisz o tym nad napisem Mega Man? To nie jest... Pikachu to jest boss jeden z Mega Mana 2. Jeden z ostatnich poziomów miał takiego bossa. Czy jedynki nawet? Nie pamiętam. Chyba może jedynki. W jedynce czy dwójce był ten gość, którego mam nad głową. W jedynce, tak. To była końcówka jedynki. Masz rację. No, to jest boss z końcówki jedynki. Po prostu gram w daną grę, więc sobie dałem na górze coś związanego z tą grą. Wielkanocny. Czemu wielkanocny? No żółty. Ty byłabyś lepszym prowadzącym, jak masz skojarzenia tego typu. Te żarty się same piszą. Czemu ich jest dwóch? Albo Gemini Man, no tak. Przecież Gemini to... Bliźnięta! Z łaciny! God damn it! No jak dobrze wiemy, nie ma nic straszniejszego niż bliźnięta. Nie mogę opowiadać wszystkich twoich historii na pierwszym streamie, jak tylko coś powiesz. No, musicie zostać w tej niepewności. Obserwujcie nas po więcej. Kiedyś na podcaście o tym opowiemy. Będziemy opowiadać twoje historie. Tak. Podcast, tak. Ludzie chcą naszego podcastu, ja też chcę. Brałeś udział w podcaście? Proszę. Masz doświadczenie. A ja byłam w telewizji. Kochanie, jak zrobimy face reveal, to pokażę im, że byłaś w telewizji. Pokażę, oba wywiady im pokażę twoje. Śniadaniówka. No poważnie, ale w śniadaniówce. A nie, przepraszam, ten ostatnio był program informacyjny, rzeczywiście. Nie było się... Zbyt sławna już na śniadaniówkę. Pamiętam ten poziom. Jak grałem pierwszy raz w Mega Mana 3, to ten poziom odpaliłem jako pierwszy i się bardzo zmęczyłem. Mam moje broń z powrotem? Mam. Przejście tego poziomu jako pierwszego było niesłychanie trudne dla mnie. Nie, ale tak, Paulina udzielała wywiadu normalnie, jako dietetyk kliniczny. W telewizji. Tak, to było bardzo wesołe. Musieli przysłać po nią auto, bo nie mogła z domu wychodzić. Potrzebowała, żeby ktoś jej podstawił auto pod nas. Bo inaczej się nie dało. Z tym ledwo zdjętym opatrunkiem na nosie, bo przegrodę jej robili. I chodzi tam, ona cała bolała, nie musieli pomalować, nie? Masakra. A, co ja zrobiłem? A, zresztą dobrze. No akurat miałem ostatnie HP. No nie jest tak, że to jest jakąś tajemnicą. Ona też jest ze sobą w miarę publiczną. W sensie też. Ja dopiero zacząłem nią być, to też jestem taki... Trochę. No ona ma 20 koła na Instagramie, więc... Raczej to nie ma większego... Tam jest E. Mogę chcieć nawet. Więc raczej się nie boi, że ktoś ją znajdzie. Nie, ja jestem sądna teraz. A poza tym nie tak łatwo znaleźć akurat teraz, jak patrzę po samym tych klasach. Jakby było wiadomo, jak to leży, nie? Wiesz co, tak ją trochę...
trochę tak się umówiliśmy na samym początku, że ja też nie chcę takiego darmowego promo od niej. Jak będę na jakimś, powiedzmy sobie, poziomie, to można się zacząć mniej więcej crossować, ale ja nie chciałbym budować się na niej, szczególnie, że to są dwie różne działalności, bo ona ma typowo naukowy profil związany z dietetyką i trochę się nie przecinają te grupy, nie? Jak ja mam to niby zrobić? Jakby mi od początku też dała jakieś fory i zacząłbym mieć dużo ludzi od samego początku, chociaż nie sądzę, żeby to tak zadziałało, no bo tak jak mówię, te rzeczy się nie przecinają, to ja też nie byłbym totalnie do tego przygotowany, no bo teraz już robię to powiedzmy te 4-5 miesięcy i to mi też dużo dało, że spędziłem nad tym tyle czasu i ja też mam większy luz przy gadaniu z wami. Ja też pewnie się czuję, jak przełączam tryby, jak potrzebuję coś nagle zrobić. Lepiej się orientuję w montażu i tych wszystkich innych rzeczach. Wiecie o co chodzi. Mam dużo większą pewność teraz z tym, jak działam. Mimo tego, że dalej jest to w powijakach, to czuję się dużo pewniej. Jakbym nagle dostał takiego przypływu ludzi, to bardzo by mnie to przytłoczyło, wydaje mi się. No nie wiem. Chciałbym, żeby ta przygoda była też taka trochę w swoim tempie, nie? Rozmawialiśmy też o różnych pomysłach związanych z tym, żeby potencjalnie gdzieś tam razem coś zrobić później. No jeszcze żaden z nich nie wszedł w życie, bo Polina teraz też dużo ma swojej roboty. A ja właśnie chcę trochę... Nie, czekajcie. Czym ja miałem go bić? Gemini. O losy. Sztos. Strzałunia, man! No i to był łatwy boss. Znaczy, jak użyłem specjalnej broni, to był łatwy boss. Dobra, no to mamy wszystko. No to, czas na część doktora Wiley'ego. Ciekawe w ogóle, jak na YouTubie się przyjmie też. No bo tutaj z wami to normalnie rozmawiam na chillku, więc to obecność Pauliny nie robi różnicy. Ale jestem ciekaw, jak wrzucę na YouTuba to trochę taką inną formę komentarzu, gdzie normalnie bardzo dużo mówię o grze i rozmawiam właśnie wokół gry, jak prowadzę jakąś serię. A teraz jednak jest to głównie rozmowa z wami i z Pauliną. Jestem ciekaw, jak to się przyjmie. Ej, to są jacyś nowi goście? Ja mam normalnie zwalczyć. Tak to teraz wygląda w trójce. Ciekawe. Tego nigdy nie widziałem, bo nigdy nie doszedłem tak daleko w trójce.